Dzień dobry, panie redaktorze. Czy spędził pan noc sylwestrą? Czy był pan 31 grudnia na Champs-Élysées? Witam pana, panie prezesie. Witam państwa. Nie, panie prezesie. Wieczorem 31 grudnia nie byłem na Champs-Élysées. Byłem obok. Szczególnym zrządzeniem losu późną porą wysiadłem z metra na przystanku Kléber o jedną stację od Łuku Triumfalnego. Od godziny 8 metro nie jechało już dalej i plac Étoile był niedostępny. Policja blokowała wszystkie wyloty ulic w promieniu 300 metrów. Musiałem przedostać się do placu Jena, pierwszej otwartej ulicy. Szedłem po cięciwie tak zwanego Złotego Trójkąta Paryskiego, dzielnic 7 i 16, ulicami bez latarń, ale jasno oświetlonych przez luksusowe hotele i drogie magazyny, które się tam znajdują. Szoferzy wielkich limuzyn pomagali wysiąść mężczyznom w smokingach i kobietom w sukniach wieczorowych. W hotelu Rafael pierwsi goście zabierali się już do kolacji w blasku kryształów i sreber bijących w szyby. U szczytu schodów od drzwi hotelu Sert, a może to było w Prince de Galles albo może w Jorsenk, widziałem pod światło młodą damę o zjawiskowej urodzie w żółto-złotej sukni i etoli z szyszyli, chyba żeby to może były błękitne nurki, droższe niż limuzyna, z której wysiadła przed chwilą. Wydawało się, że jej stopy nie dotykają podłogi. Bywalcy Złotego Trójkąta to przeważnie cudzoziemcy, nawet jeżeli są Francuzami. Ich rezydencje podatkowe znajdują się na Cyprze, na Malcie, w Panamie, na Wyspach Anglonormandzkich, ostatecznie w Szwajcarii, wszędzie tam, gdzie można nie płacić podatków francuskich. Utrzymanie państwa, policji, służby zdrowia, nauczycieli, chmary urzędników spoczywa na barkach tego tłumu w kufajkach, palepkach, marynarkach, który sunął środkiem jezdni, żeby zabawić się o północy na bruku Champs-Élysées. W dawnych czasach przed luksusową restauracją Précatelain stali gapie, którzy pokazywali sobie palcami osobistości wysiadające z powozów, tak jak to namalował Henri Gervex. O, to jest książę Élie de Talleyrand-Périgord, a tamta to Helena Guldówna, a to Roman Potocki, a tamta Liane de Pougy. Dzisiaj dla takich ćwiczeń zarezerwowane są schody festiwalu w Cannes i pokaz reprezentacji futbolu pod Łukiem Triumfalnym. Tamta to Kardashian, a ten to Mbappe. Potem wszyscy, i ci w hotelach, i ci na środku ulicy, składali sobie życzenia na nowy rok. Zdrowie i pieniądze były z dawien dawna ulubionym tematem rozmów Francuzów, jak w Anglii rozmowy o pogodzie. Wyrażenie ça va, którymi witają się i żegnają, dotyczyło pierwotnie według niektórych etymologów konstypacji, kiedy na dworach jedzono duże ilości upolowanej dziczyzny. Ludwik XIV, u którego te posiedzenia trwały szczególnie długo, przyjmował swoich ministrów siedząc na tak zwanym chaise percé, krześle z dziurą, poprzedniku angielskiego water closetu. Ça va, votre altesse? Ostatnie dwa lata covidowego łomotu mediatycznego, kiedy mówiono stale o testach, kaszlu, dusznościach, maskach, o łóżkach szpitalnych zwykłych i reanimacyjnych, kiedy informacje dnia zaczynano od statystyk zachorowań, a kończono statystykami śmiertelności i wezwaniem do dawek, wprawiły naród w stan gorączkowej obsesji zdrowia. W końcu roku rozgrywki Pucharu Świata na pewien czas odciągnęły uwagę. Piłka nożna zagórowała nad COVID-em i piłkarze stali się bardziej popularni od ministrów i od prezydenta. Emmanuel Macron nie pominął okazji, żeby sfotografować się u boku Kyliana Mbappe w szatni piłkarzy, ale to wszystko już minęło. Fenomenalny Brazylijczyk Pele umarł i trzeba było teraz zmierzyć się twarzą w twarz z żywotnym problemem polityki zdrowotnej we Francji. W ostatnich latach apteki rozrosły się do rozmiaru domów towarowych, podczas gdy ilość szpitali gwałtownie zmalała i szeregi służby zdrowia znacznie się przerzedziły. Nigdy tradycyjne życzenia zdrowia nie były wypowiadane z większym naciskiem jak na początku tego 2023 roku. Młodym
dobre zdrowie będzie teraz bardzo potrzebne w związku z zapowiedzianą reformą emerytur, która wydłuża obowiązkowy czas pracy do 65 roku życia. Sławetna francuska opieka zdrowotna należy już do przeszłości, ale to nie perspektywa dłuższego czasu pracy napawa lękiem o przyszłość, lecz przyjęte praktyki zatrudnienia. Wbrew rozpowszechnionej legendzie Francuzi byli zawsze narodem pracowitym. Dopiero od kilkunastu lat większość z nich deklaruje rosnącą niechęć do roboty. To, że nie otrzymają emerytury wcześniej jak po 65 roku życia, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Wątpliwe jest tylko, czy wówczas wciąż jeszcze będą mieli pracę. Wiekowy pracownik robi się po latach zbyt drogi dla przedsiębiorcy, który patrzy tylko, jakby go wcześniej zwolnić. Niedawno uchwalona ustawa znacznie ułatwia mu zadanie. Późniejsza emerytura oznacza po prostu wydłużony okres bezrobocia za zapomogą niedawno obniżoną i skróconą w czasie. Po zamknięciu w ostatnich latach szpitali, po zwolnieniu z pracy 30 tysięcy pielęgniarek, które odmówiły przyjęcia zastrzyku covidowego, sytuację opieki zdrowotnej we Francji streścił rysownik Canard Enchaîné. Do gości, którzy rozsiedli się już przy stole nakrytym do kolacji sylwestrowej, zwraca się kelner z życzliwą uwagą. Radzę Państwu zachować umiar. Konowały strajkują, pogotowie przepełnione, w szpitalu brakuje łóżek, a w aptekach doli pranu. To było 5 dni temu. Od poniedziałku lekarze pierwszego kontaktu przedłużyli strajk o tydzień. Patrząc na niekończące się półki aptek, wypchane towarem zdrowotnym, jakiś prostaczek może westchnąć z uznaniem, no ci to przynajmniej mają czym się leczyć. Przy bliższym wejrzeniu optymizm stygnie. Wśród asortymentu aptecznego najmniej jest lekarstw. Większość stanowią dodatki dietetyczne według profesorów medycyny Debre i Levena dobrze, jeżeli te produkty nie szkodzą. Co czeka nas w przyszłym roku? Cały świat posyła broń bohaterskiej armii ukraińskiej. 90% dostarczają Stany Zjednoczone, Francja znajduje się dopiero na 9. miejscu. W sumie ilości są jednak ogromne. Dzięki globalnej ofiarności Ukraina staje się powoli kolosalnym arsenałem. Modlimy się o zwycięstwo, aby ten arsenał nie wpadł nigdy w ręce Putina. Ale poza tym, co nas czeka? Po nieboszczyku prezydencie Chiracu pozostanie wiekopomne stwierdzenie: przewidywanie jest rzeczą niezmiernie trudną, zwłaszcza jeżeli dotyczy przyszłości. Na pewno nas czeka, panie redaktorze, kronika paryska za tydzień o tej samej porze.